Dzień dobry, witam wszystkich, Sławek Łada. Robię w takie już wstępne parowanie. W sumie tu nie wiem, czy się już chwaliłem. Swój gołębik nowy postawiłem na lotowe. Będę próbował jeszcze w tym roku wsadzić, jak nie, to będę za starego leciał, ale myślę, że tu będę zasiedlał. No jak to wszystko tak się uda. I tak widzę, że jest 7 z 8 tych gołąbków, będzie za dużo, tych celów tyle nie ma. W sumie nie chcę, jak się mówi, w każdym boksie mieć po 30, tylko po 25, tak plus minus, żeby trochę luźniej było. I nie chcę to ani dwóch latków, ani trzech latków, bo powiedzą, trzech latek, bo to wszystko będzie lotowe. Powiedzą później tam może jakieś odpady, albo 3 lata tam. Niektórzy ludzie rozmycie mówią, nie robili konkursów, chcę się pozbyć. Wszystkie młode. Jak się mówi, tam z dwa może będzie dwulatki, a jak nie, to wszystkie młode, to z 5-6 to będzie za dużo, nie? Tam w sumie tu pokażę wam dwie samiczki, z 3 samce. Ktoś będzie chciał, może wziąć jeszcze do rozpłodu, także młode samiczki przyrotowane. 18 rok, żeby tam nie było tego. Samiczka ładna, ułożona. Jak się mówi, linia finekę. Także ja to akurat nie. Z linii finekę. Flowortę. Z tyłu Rainer Putman nawet jest. To nawet jest on nasz tu z owocznego działu, nie będę gadał po nazwisku nawet, bo no, ja tam gołębi daleko nie szukam, ja szukam od bliskich hodowców, każdy wie, mam dużo gołębi od sąsiada, od Wernera Gokla, z jeden też albo dwa może na pewno będzie, także tam nieważne. Także samiczka jest ładna, ułożona. Piórko jak, szydełko, lotka jak, oko jak. Nie wiem, czy to coś da, czy nie, ale kurna, nie wiem, ja tam się tak nie kieruję, bo w sumie jak to mówię, jak przyjdzie wiatr w ogon, to i może to szeroko ogon szerszy, ale to takie teorie, każdy lubi o. Ogon wąski, macie ogon wąski, o. Także ten gołąbek się mówi tam. Nie ma co go tu tam falić, ale gołąbek i ten ogonek, że wiadomo, gołąbek się młody wystrasza, ale jak wczoraj jak tutaj no, sortowałem, no to no. Ja nie wiem, czy to widać, czy nie, ale na palec, ja mam duże palce. Ja za dużo, wiadomo, na papiery nie lubię patrzeć, bo to kurna pójdzie. Powiesz komu, taki gąb, taki to. A to będzie samiczka taka późniejsza chyba. Jeszcze mi dwie zostało, ta będzie późniejsza chyba. No, nie będę teraz sprawdzał, czy ona była nalotowana, czy nie. A ta chyba nie była lotowana właśnie, ale to tam nieważne. Oko. Ja takie lubię, bo wszystko, ale dużo gołębi miał takie jasne oko właśnie. Tak jak sobie życzycie, taki ogór jest tam, kurę, nie patrzcie, patrzcie na ogór. Musi być w miarę dobry hodowca, dobre w miarę pochodzenie. Patrzcie się, kto jak leci, a reszta tam. Ja powiem szczerze, wiadomo. Was interesują dobre gołębie, musicie iść lepiej nie do swojego oddziału, do obocznego, bo jak pójdziecie do swojego oddziału, to wam dadzą, ale jak się mówi, konkurencja wam, wieście, dobre gołębie nie da.
swinni notes. Самця, так само мода, так само, щоб там ніхто не гадав. 289 гвимбя. Скрідло, да, так його, кажуть, все життя. Щолодка в міру вонська. Вони здають до гомб спринтерський. Ale ja tam w teorii nie wierzę. Ja wierzę w hodowcę. Hodowca też się musi pomóc. Jak hodowca mnie pomoże, to gołębie też nie przyjdą, ale takie gołębie, takie. Takie o. O. O tak, gąba się ma łamać. Jak on ma ogon do góry, to bocian. Ale to, tam może i teoria, ale tam. Goł musi być ładnie ułożony. Ogo szklane. W sumie to jest moim zdaniem. I lotnik, i tam, i do rozpłodu. Ale młody gołąb, to kto chce, może go spróbować oblatać. Wiadomo, tam to delikatnie oblatać i może im za rok lecić. W sumie tam na razie pociągnął z 2-3 młode i później oblatać. I dobry gołąb się da oblatać, nie ma problemu. To gołąba. Taki ma być gołąb, reszta tam nie patrzy, żadnych teorii, żadnych tam dobrych, tam zdrowia musi być, o, tu zielona, tego tam, reszta to teorii. Następny gołąbek. Ten już ma trochę szersze skrzydła, niby tam, szersze to niby tam na te dłuższe loty, ale tam to teoria, u mnie tam wszystkie do 700 km tam lecą i nie ma problemu. Byłem gdzie przelotowany, nie żeby tam nie było, że jedna samiczka nie będzie przelotowana. No, młode gołębie się boją. Ogon w bok, głowa w bok, ale to jest gołąb. To będzie gołąbek. Nie, to już był. No, po tej mojej najlepszej samicy i w tym ojcu Leonardo Peta Fenstra. I to był tam Donce Wice z Holandii, tam to gdzie blau tam. Laj. No to wiadomo, to tak się mówi. Od nas, jak to mówię, tam, no nie będę tu gadał tam o tych nazwiskach, bo tam każdy to wie, zna. Ale dalej Stanik Bolman tam i tak dalej, to mam. Nie muszę tu kogoś reklamować. No to jest gołąb, to. No, to skrzydło. To nazwisko, samo za siebie nazwisko mówi. Tylko gołębie już nie trzeba. Odpowiedz. Dzwonił, bo nie za. Miałem telefon, przerwało. To następny samiczek. To jest gołąbek. Młody, ale. Oczko, jak Bóg przekazał. Młode często nie łapane, to boję się wyrywne jakieś takie. Thank you.
lecy wszystko, moim zdaniem jest. No tak jak powinno być u młodego hodowca. Roczne gołębie, nie to, że jakieś stare odpady, coś powie. W sumie tam, kto chce, w sumie tam, tu się nie będę chwalił, ale jak te gołębie nie polecą, to mi się zdaje, że tam nic nie poleci, ale to takie teorie, nie? Ale w sumie jak oni u mnie leciały, czemu mają u was nie lecić, nie? Albo jak u mnie lecę, czemu u was? Tylko nie przekarmię, ja wam mówię, nie przekarmię. To dużo hodowców przekarmia i później takie wyniki są. Wiadomo, gołąb musi tak samo mieć apetyt, jak i w czwartek, i w piątek, i w poniedziałek. Ale jak on przyjdzie w poniedziałek, wtorek, jak ja słyszę, każdy im nawali kukurydzy, no to później, no, no i tu. Znaczy nie chwalę, młody gołąb, ale tu. No. Poducha tam, to nie to, że ktoś powie, że tam, bo palce rozkładam, tu, tu. Zawsze złapcie tu gołębia przy szyi, tak, wiadomo, te przy dramie, tam się nie chwaląc. No. Prawie nie ma przedramia, zobaczcie. Na półtora palca przedramia. I tu musi mieć poduszkę, o, tu. Tylko nie ma tu poduszki, o, tu. Nie to, że tam jakieś, o. Tylko nie ma poduszki, to od razu go trzeba, jak to mówię, dla sąsiada zanieść. Go musi mieć poduszkę, a raczej poduszkę. No wiadomo, poduszka to mięsień, nie? Jak ja słyszę, to tutaj hodowcy mówią, nie? Z tego, co się orientuję, to niby grubych skrzydełek ma nie mieć, ale tam to teoria, ale tam byłem u dużo hodowców i ile hodowców, tyle metodów, ale powiem szczerze, on musi mieć czym leci, tak samo jak sportowiec. On musi mieć trochę, jak to mówię, jak ja się urodził kierowca, to jestem kierowcą, a nie będę jakim tam, jak to mówię, czym innym, nie, no, nie będę się do innej pracy może brał, jak ja robię to już 20 lat. Wiadomo, 10 lat się pracowało na budowie, teraz się pracuje kierowca 20 lat. Takie to życie, nie? Każdy do czegoś jest stworzony. Jak to mówię, wam powiem takie przysłowie. Nie każdy będzie księdzem, bo jak każdy będzie ksiądz, to nikt do kościoła nie będzie chodził. A teraz widzicie, co to i tak ludzie mieli do kościoła chodzi, bo ta korona i no nie wiem, u was, u nas to co druga ławka przegrodzona, bo korony się boją. Ja tam tej korony jeszcze nie widziałem, nie wiem jak wyjść. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.